Przyjrzyjmy się teraz, jak zmieniał się nasz kraj w XIV-XV wieku wewnętrznie, jeśli chodzi o system władzy, ustrój, politykę, urzędy oraz jak wyglądała kultura naszego kraju w tamtym okresie, z chyłku średniowiecza. Przede wszystkim mamy zmiany, jeżeli chodzi o sytuację urzędów. Urzędy dworskie stają się urzędami ziemskimi, a więc mamy tutaj większe rozproszenie urzędów w terenie. Już nie ma koncentracji tych urzędników wokół króla, ale zaczynają oni rządzić na obszarze już dalekim od siedziby króla, po to, żeby sprawniej po prostu funkcjonowała władza na terenie państwa. Pojawiają się królewszczyzny, czyli ziemie należące do króla, które król może użytkować, które przekazuje po śmierci kolejnemu władcy. Te królewszczyzny, można powiedzieć, że dają dochód skarbowi państwa. I te królewszczyzny też mogą być przekazywane poszczególnym urzędnikom jako wynagrodzenie za ich służbę państwu. Oczywiście po ustąpieniu władzy danego urzędnika królewszczyzna powinna wrócić znowu do domeny królewskiej, czyli pod władzę króla. Pojawia się wtedy idea korony Królestwa Polskiego, czyli korona Regni Polonie. To jest idea, która zakłada, że są ziemie, które są historycznie polskie, należą zawsze do naszego kraju i należy te ziemie zawsze przy Polsce mieć. A jeżeli nie mamy tych ziem, to trzeba je koniecznie odzyskać. Czyli powstaje wtedy pojęcie właśnie polskości pewnych ziem, przekonanie, że te ziemie po prostu należą się Polakom, bo są polskie od zawsze. Następuje też koniec idei monarchii patrimonialnej. Patrimonialnej, czyli takiej, gdzie władza przekazywana jest z ojca na syna przy śmierci czy przed śmiercią władcy. To jest idea monarchii patrimonialnej, gdzie traktuje się kraj jako prywatną własność władcy, króla. Skarbiec państwa utożsamiany jest ze skarbcem władcy prywatnym i no, można powiedzieć, że dynastia rządząca posiada całe państwo. To była idea patrimonializmu od słowa pater, czyli ojciec, pochodzi słowo patrimonialny. W XIV wieku zamiast monarchii patrimonialnej Polska zmieniała się w stronę monarchii elekcyjnej, stając się powoli najpierw jednak monarchią stanową, dlatego że pojawiają się pierwsze przywileje w naszym kraju, które sprawiają, że stan rycerski, stan duchowieństwa zyskują pewną dozę władzy, pewien wpływ na politykę wewnętrzną kraju i to oznacza, że król się zaczyna częściowo dzielić tą władzą właśnie z przedstawicielami stanów, a więc mamy początki monarchii stanowej, gdzie król się dzieli władzą z przedstawicielami stanów, ale to wszystko zmierza do monarchii elekcyjnej, dlatego że jak pokazała dynastia Jagiellonów, która objęła władzę pod koniec wieku XIV, Jagiellonowie musieli wydawać przywileje, aby uzyskać od rycerstwa zgodę na to, aby po śmierci danego Jagiellona został koronowany, zatwierdzony przez rycerstwo nasze jego potomek. Czyli mamy tutaj dążenie do monarchii elekcyjnej, czyli takiej monarchii, gdzie król jest wybierany przez pewną grupę społeczną, w tym przypadku przez rycerstwo. No a żeby zachęcić to rycerstwo do danego wyboru, no to królowie nie szczędzili przywilejów właśnie. Mamy też coraz bardziej zarysowaną dominację właśnie rycerstwa. Rycerstwa, czyli tego stanu społecznego, który staje się powoli szlachtą. Już wiemy, że rycerstwo przeżywa kryzys, pod koniec średniowiecza staje się coraz mniej potrzebne, coraz bardziej zbędne, no i w związku z tym możemy powoli mówić, że od wieku XV już nie mamy rycerstwa stopniowo, im dłużej trwa ten wiek, a coraz bardziej to rycerstwo ewoluuje w stronę arystokracji po prostu, czyli szlachty, jak to się w Polsce mówi, szlachta odszlachtować, czyli ciąć szablą, już nie mieczem, a szablą, bo szlachta już walczy szablą, rycerstwo walczyło mieczami. No i rozwój przywilejów. Nie byłoby dominacji rycerstwa, nie byłoby specyficznej roli tego stanu, czy też później szlachty właśnie, gdyby nie to, że to oni gromadzili najwięcej przywilejów. No i tutaj nieuchronnie zbliżamy się do tematu, który jest trudnym tematem, ale nie możemy go pominąć, do tematów właśnie przywilejów szlacheckich.
Popatrzymy sobie za chwilę na najważniejsze przywileje, no i postaramy się je jakoś zapamiętać, bo one sprawiały, że nasz ustrój się zmienił. Pierwszy przywilej generalny dla rycerstwa został wydany w Koszycach przez Ludwika Węgierskiego z dynastii Andegawenów w 1374 roku. Ten przywilej został wydany właśnie po to, żeby zapewnić elekcję w Polsce jednej z córek Ludwika Węgierskiego, ponieważ nie posiadał on syna. No i tutaj ten przywilej rozpoznajemy po tym sformułowaniu. Zmniejszenie podatku poradlnego z 12 do 2 groszy z łana, czyli szlachta została, czy tam rycerstwo jeszcze wtedy zostało zwolnione z podatków za wyjątkiem tego jednego, który wynosił 2 grosze z łana i ten podatek został obniżony z łana, czyli od ilości gruntów, jakie rycerstwo posiadało. Oprócz tego król nie nakłada nowych podatków, czyli tak jak powiedziałem, jest zwolnione rycerstwo z podatków. Tylko za zgodą szlachty czy też rycerstwa może być nowy podatek nałożony. No i tutaj mamy jeszcze oprócz tego obowiązek, że król wykupuje rycerza polskiego czy też szlachcica z niewoli podczas wyprawy wojennej. No, też zwalnia ten przywilej z obowiązku budowy i naprawy zamków właśnie rycerstwo czy późniejszą szlachtę. Kolejny przywilej został wydany przez już Jagiellonów, konkretnie przez Władysława Jagiełę. Przywilej wydany w Czerwińsku. Przywilej wydany na żądanie rycerstwa w zamian za udział w wojnie z krzyżakami właśnie. No i ten przywilej przyniósł nietykalność majątków szlacheckich bez wyroku sądu, czyli że nie może król odebrać własności szlacheckiej, ziemi, majątku szlacheckiego bez wyroku sądu. Oprócz tego przywilej zakazywał pełnienia przez jedną osobę urzędu starosty i sędziego ziemskiego jednocześnie. Sądzenie według prawa pisanego, zakaz bicia monety przez króla bez zgody Rady Królewskiej. Rada Królewska to organ doradczy króla. Rada się uformowała na dobre zapanowania Kazimierza Wielkiego, a z Rady Królewskiej później powstał Senat. Czyli tutaj najważniejsze jest nietykalność majątkowa, czyli nie można skonfiskować, nie można odebrać szlachcicowi tego, co jest jego. Król tego nie może zrobić. Kolejny przywilej, rok później wydany w Warcie, oczywiście również przez Jagiełę. Widzimy, że ogranicza on wychodźstwo chłopów ze wsi do miast, to znaczy, że szlachta sobie zagwarantowała w ten sposób, że będzie mieć zawsze chłopów pod ręką. Ci chłopi nie będą im znikać z ich ziemi, będą pracować jak niewolnicy na właśnie szlachtę i nie będą mogli po prostu uciec. Oprócz tego zgoda na wykup źle działających sołectw przez szlachtę właśnie. Upoważnienie wojewodów do ustalania stałych cen produktów, czyli ustalanie tak zwanych tax wojewodzińskich, czyli tutaj ustalono maksymalne ceny na dane produkty. To jest kolejny przywilej, który daje prawo rycerstwu, czy też szlachcie, prawo nad chłopami, czyli nad inną grupą społeczną, no i też prawo do sprawowania urzędów dla szlachciców. Kolejne przywileje to są dwa, w Wiedniu i w Krakowie z lat 1430-1433, znowu wydane przez Jagiełę, wydane po to, żeby rycerstwo czy też szlachta się zgodziło na sukcesję jego syna po śmierci Jagieły. Jagieło rzeczywiście zmarł w 34 roku, czyli to tak już na ostatnią chwilę przywilej wydany. No i ten przywilej jest istotny piekielnie, dlatego że on przyniósł z kolei gwarancję nietykalności osobistej szlachty. To znaczy, że nie może król aresztować szlachcica bez wyroku sądu. Z łacińskiego języka mamy takie dwa słowa, neminem captivabimus, i to są słowa, które oznaczają nikogo nie uwięzimy, i bardzo często też po tych słowach możemy rozpoznać ten przywilej, nietykalność osobista, czyli mamy tutaj nietykalność w Czerwińsku, nietykalność majątkową, a w Wiedniu i w Krakowie nietykalność osobistą szlachty. Kolejny przywilej został wydany przez Kazimierza Gierączyka na początku wojny 13-letniej, to jest przywilej cerekwicko-nieszarski, po to, żeby zachęcić naszych rycerzy do wojny z krzyżakami, a nasi rycerze zażądali właśnie, aby król nie mógł zwoływać pospolitego ruszenia dłużej, ani więcej. Nie mógł też wprowadzać król odtąd nowych praw oraz nakładać nowych podatków bez zgody lokalnych zjazdów szlachty, czyli tak zwanych sejmików ziemskich. A więc to jest przywilej, który zwolnił tak naprawdę rycerstwo, czy też szlachtę z obowiązku obrony ojczyzny, czy też walki na życzenie czy na rozkaz króla. No i kolejne ograniczenie władzy królewskiej mamy, on nie może nowych praw tutaj tworzyć bez zgody sejmików ziemskich. Kolejny przywilej wydał następca Kazimierza Gierończyka, Jan Olbracht,
Przywilej Piotrkowski w 1496 roku wydany. No i tutaj widzimy, że znowu rycerstwo, czy też szlachta zażądało tego przywileju w zamian za wyprawę wojenną na Mołdawię. No i to jest przywilej, który znosił cła na towary wytworzone dla siebie przez szlachtę lub w swoich dobrach. Oprócz tego ograniczył po raz kolejny prawo chłopów do opuszczania wsi, czyli znowu mamy większą władzę szlachty nad chłopami, którzy pracują na nich. I zakaz kupowania ziemi przez mieszczan, co oznacza, że szlachta od tej pory ma monopol na kupowanie ziemi poza miastami, czyli ziemi uprawnej przede wszystkim. To sprawia, że mieszczanie nie mogą na przykład produkować żywności w przyszłości. Oprócz tego kontrola cel towarów rzemieślniczych. To są najważniejsze przywileje do XV wieku wydawane przez Jagiellonów. One zmieniały nasz ustrój właśnie ewoluując w stronę monarchii elekcyjnej, no bo tutaj trudno mówić o monarchii stanowej w pełni, dlatego że tylko jeden stan się, można powiedzieć, bogacił politycznie na tych przywilejach, czyli rycerstwo stające się szlachtą, a nie ma tutaj innych stanów, które by miały tak duży wpływ na politykę i na rządy w naszym kraju. A monarchia elekcyjna, no bo coraz więcej właśnie praw szlachta gromadziła i te przywileje były często wydawane w zamian za zgodę na elekcje właśnie. W 1505 roku mieliśmy Sejm w Radomiu, który wydał tak zwaną konstytucję, czyli taką ustawę, którą zapamiętaliśmy w historiografii jako Nihil Novi, co z łacińskiego języka znaczy na naszym języku nic nowego. To był Sejm, który przyjął taką ustawę, która stwierdzała, że nic nowego w naszym kraju nie może się wydarzyć bez wiedzy i zgody Sejmu, czyli szlachty właśnie, bo Sejm był tworzony właśnie przez przedstawicieli stanu szlacheckiego. Pierwszy Sejm 1493, pierwszy Sejm zebrany w naszym kraju, pierwszy Sejm walny, czyli tutaj ten przywilej Nihil Novi z kolei mówił, że tak naprawdę król nie może niczego bez zgody Sejmu, a więc bez zgody szlachty właśnie. Sejmy walne zwoływane były w Piotrkowie wtedy najczęściej. Sejm walny, czyli taki, który zbiera szlachtę z całego kraju i jego postanowienie dotyczą całego kraju. Ale były też sejmy prowincjonalne, które zbierały szlachtę z danej prowincji, czyli z części Polski i z kolei tutaj postanowienia tego sejmu dotyczyły tylko tejże prowincji. Były też sejmiki ziemskie, czyli najbardziej lokalne zebrania szlachty. Najczęściej spotykali się szlachcice z danej ziemi, tak jak tu widzimy w kościele, albo w ratuszu, albo na rynku przed ratuszem i tam ustalali takie najbardziej lokalne sprawy dotyczące tylko kilku miejscowości, czyli małego obszaru Polski. Oczywiście sejmiki ziemskie też wybierały posłów na sejm walny. No i właśnie, tak jak powiedziałem, w 1493 roku mamy pierwszy raz sejm walny złożony z trzech stanów sejmujących tak zwanych. To jest znowu bardzo ważne, żebyśmy zapamiętali tę datę, ten rysunek, który pokazuje nam sejm walny z tamtych czasów. Trzy stany sejmujące. Pierwszy stan sejmujący to król, który tutaj zasiada. Drugi stan sejmujący to senat, który widzimy tutaj siedzący na krzesłach, na planie takim trójkątnym. I trzeci stan sejmujący to izba poselska, czyli przedstawiciele właśnie szlachty, których tu widzimy stojących za senatorami. Te takie główki tutaj to są właśnie członkowie izby poselskiej, wybierani właśnie na sejmikach ziemskich. Od tej pory mamy taki sejm walny w takim składzie i on będzie tak naprawdę rządził w przyszłości. Senat, tak jak powiedziałem, złożony z Rady Królewskiej, z możnowładców, w jego skład też wchodzili najwyżsi dostojnicy kościelni i najwyżsi urzędnicy państwowi. Też rzut oka na administrację lokalną. Mamy tutaj władzę w terenie, mamy urząd wojewodów, oni kierują sejmikami, oni też pobierają te opłaty, czyli taksy wojewodzińskie, pomagają im podkomorzowie, pomagają sprawując sądy na terenie naszego kraju. Mamy też sądy ziemskie na mniejszym obszarze stanowiące prawo czy egzekwujące prawo i mamy urząd starosty wprowadzony przez Wacława II, czeskiego króla w naszym kraju, który starostowie dbali o bezpieczeństwo publiczne, a więc można powiedzieć, że dbali o to, aby nie popełniano przestępstw po prostu i ścigali tych, którzy byli winni przestępstwa.
I na koniec jeszcze zobaczmy, jak wyglądała kultura nasza w tamtym okresie. Dołączaliśmy do Łacieckiego Okręgu Kulturowego poprzez to, że byliśmy uczestnikami tej kultury, która na zachodzie się rozwijała. Oczywiście po łacinie pisaliśmy wiele książek, po łacinie się uczyliśmy. Mamy tutaj rozwój piśmiennictwa poprzez zapisywanie tzw. tablic paschalnych. Te tablice były takim, można powiedzieć, zalążkiem kronik, bo zapisywano tam daty świąt kościelnych, ale często zapisujący dopisywał tam różne wydarzenia ważne z jego punktu widzenia i dzięki czemu możemy mieć wgląd w to, co się działo w tamtym czasie. Ważnym ośrodkiem kultury ciągle były klasztory, gdzie przepisywano książki, księgi, gdzie działały szkoły przyklasztorne. Oraz ważnym ośrodkiem też nauki były dwory monarsze, bo często królowie otaczali się ludźmi wykształconymi, często też nie szczędzili pieniędzy na rozwój nauki i właśnie sztuki też. W XI wieku w Polsce pojawili się benedyktyni, w XII wieku cystersi, czyli dwa zakony, które również rozwijały kulturę w naszym kraju. Zajmowali też się katechezą niektórzy mnisi, czyli nauką o Bogu i nie tylko, to zakony żebracze, czyli franciszkanie i dominikanie, którzy również do Polski w średniowieczu przybyli. I też przy właśnie kościołach często zakładano szkoły parafialne, które kształciły młodzież posyłaną właśnie na nauki kościelne. No i tutaj można powiedzieć, że Kościół miał monopol, jeżeli chodzi o edukację, bo nie było innych szkół w naszym kraju. One nie miały, znaczy to były najważniejsze szkoły i one uczyły zgodnie z wizją nauki, jaką prezentował ówcześnie Kościół, a więc niekoniecznie prawdziwych rzeczy czasami uczono. Nasi kronikarze najważniejsi, średniowieczni, oczywiście Gal Anonim, tworzący na dworze Bolesława Krzywoustego, nieznanego imienia, mnich. Wincenty Kadłubek, polski kronikarz, który tworzył na przełomie XII-XIII wieku swoją kronikę. Janko z Czarnkowa, który tworzył kronikę w drugiej połowie XIV wieku, już po śmierci Kazimierza Wielkiego. I Jan Długosz, taki epigon średniowiecza, który w XV wieku jeszcze stworzył kronikę zatytułowaną Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Patronami Polski w średniowieczu dwaj panowie zostali. W 999 roku został kanonizowany biskup praski Wojciech, po tym jak dwa lata wcześniej został zamordowany przez Prusów pogańskich, więc mamy patrona Polski świętego Wojciecha, mamy też te drzwi gnieźnieńskie słynne, które przedstawiają historię jego życia i śmierci. No i drugim patronem Polski w średniowieczu został kanonizowany w 1253 roku biskup Stanisław ze Szczepanowa, a więc święty Stanisław już od tej pory, ten, który stracił życie w wyniku furii, w jaką wpadł Bolesław Śmiały, który po prostu doprowadził do tego, że jego ciało zostało rozczłonkowane. I na koniec pamiętajmy, że w 1364 roku powstała Akademia Krakowska z woli Kazimierza Wielkiego, ostatniego piasta, nasz pierwszy uniwersytet. Później, kiedy trochę podupadła, w 1400 roku Władysław Jagiełło odnowił tą uczelnię pod nazwą Uniwersytet Jagielloński. Mamy też znakomitego giganta nauki pod koniec średniowiecza, Mikołaja Kopernika, który oczywiście jest autorem teorii heliocentrycznej, obalił teorię geocentryczną, mówiąc, że to Słońce jest w centrum naszego Układu, a planety krążą wokół Słońca. Oprócz, czyli mamy tutaj człowieka, który dokonał tzw. przewrotu kopernikańskiego, odmienił zupełnie spojrzenie na rolę naszej planety, na budowę w ogóle świata. Oprócz tego jest też autorem teorii ekonomicznej, która mówi, że dobry pieniądz jest wypierany z rynku przez pieniądz gorszy, czyli że ludzie będą chętniej używać pieniądza gorszej jakości, a ten wykonany na przykład z cenniejszego kruszca będą traktować jako lokatę, jako gromadzenie kapitału, a więc będą gdzieś chować w domu w sejfie, a nie używać na co dzień. Mikołaj Kopernik opublikował swoje dzieło w roku swojej śmierci, w 1543 roku, o obrotach sfer niebieskich, tak się tytułowało to dzieło.
Kolejny taki ważny naukowiec z tamtych czasów Polski to Stanisław ze Skarbimierza, który stworzył ideę sprawiedliwej wojny, a więc takiej, która jest toczona w obronie. A więc mówił, że wojna nie zawsze musi być zła, że może też być uzasadniona, czyli tak zwana sprawiedliwa. Paweł Włodkowicz to z kolei naukowiec, który uzasadniał, że nie wolno nikogo nawracać stosując przemoc. Oczywiście tutaj uderzał w stronę krzyżaków, którzy nawracali właśnie w ten sposób przemocą, a oczywiście wszystko miało takie podłoże, żeby uzyskać zgodę papieża na zwrot Polsce Pomorza Gdańskiego na soborze w Konstancji na początku XV wieku, czyli do tego potrzebowało takie uzasadnienie, no ale jego teoria stała się ważna dla rozwoju praw człowieka, czyli że człowiek ma prawo wybrać sobie wyznanie, religię i nikt nie może go zmuszać siłą do tego, żeby porzucił swoje wyznanie, swoją religię i przyjął jakieś inne. Styl gotycki, pamiętajmy, pod koniec średniowiecza się upowszechnia w Polsce. Tu mamy przykład, kościół mariacki z Krakowa, strzeliste wieże, duże okna, witraże, portale bardzo mocno zdobione, budynki z cegły, budynki wysokie, a wewnątrz mamy dzieło Wita Stwosza, ołtarz mariacki, właśnie w kościele mariackim, tryptyk, czyli z trzech części złożone dzieło, widzimy część środkową i na skrzydłach otwieranych, zamykanych dwie części poboczne. Dzieło gotyckie, rzeźba gotycka, Wit Stwosz.